weszliśmy do lokalnej knajpeczki i Marcin tańczył z babcią. Ale fajnie! Witajcie telewidzowie z naszego kolejnego dnia w Peru. Jesteśmy w miejscowości i razem Marika. Ola i tam. Bombo. Tam pam. I tak źle powiedzieliśmy. Trudna nazwa do wypowiedzenia. Idziemy na śniadanie. Marika skończyła jedne zajęcia. Ja skleiłem połowę filmu. Ale zobaczcie, jaki mamy widok z okna na Andy. Tak to wygląda. Ta miejscowość jest dookoła gór. No, więcej widoku nie zobaczycie z naszego okna. O, jeszcze kawałek. No i tyle. Później wam pokażemy, jak pójdziemy na miasto. Musimy nasze wyprać rzeczy, bo wiecie, to po tylu dniach to wszystko wali, capi. Wszystko do prania. Jeszcze pogryzły nas komary. Och, u Maryki to bardziej widać. U mnie to takie mniejsze kropki. No to... U Maryki, zobaczcie. I co najlepiej, te komary gryzły tylko tak o, dotąd. Nie, mam tu. Tu mam takie placki duże. No, jestem jeszcze uczulona dodatkowo. O, zobaczcie. Och, dziwna sprawa. No. Te komary były naprawdę dziwne, jak one gryzły. Koń. A koń dla takiej końskiej, jak pół palca. Jak gryzły, no to tu mam też taką... No ja jestem uczulona w ogóle na takie rzeczy, no to jest co innego, może u mnie to też inaczej. Zostawiały, jakby ktoś szpilkę wbił i krew jakby wypływała. Ja mówię, najpierw się wystraszyłam, co to jest. A później już pomyślałam, dobra, komary za kolejnym razem, ale to tak dziwnie dosyć wygląda. I potwornie swędzi. To nie jest takie jak nasze komary. To jest takie coś dziwnego i to się roznosi. Są takie placki. Ja dzisiaj czy wczoraj myślałam, że to są nie pchły, tylko co jest w łóżku? Te takie stworzenia, co też gryzą. Pluskwy. Pluskwy. Bo to tak wyglądało w pewnym momencie, że taki czerwony odczyn i potwornie swędziało. Ale te komary mnie pogryzły i to dość mocno i często, ale ani jednego nie widziałem, żeby mnie gryzł. Ani jednego nie widziałem, żeby latał. No. To też takie No były te duże komary, tak? Ale one jakoś nie widać było, żeby one na ciele gdzieś zostawały, one sobie latały. Nie wiem. I małe muszki też gryzły, więc ja polecam wziąć coś dobrego przeciw komarom i takim innym robactwom. Mamy hotel ze śniadaniem. Idziemy jeść. 80 zł nas wyszła nocka. Idziemy jeść śniadanie. Zobaczymy, co mają. Wychodzimy z naszego hotelu. Wczoraj przyjechaliśmy w nocy, nic nie było widać. Ale widok. Jak Nowa Zelandia. Bien, muy bien. Chcesz do Nowej Zelandii byś wróciła, Marika? Gracias. Gdzie będziemy? W środku mieliśmy. Wróciłabyś do Nowej Zelandii? Nie. Taka polecajka od nas. O proszę. Piękne śniadanko, zaraz będziemy jeść. Kuchnia ładna. Co my mamy? Mamy chleb. Herbata, taka popularna tutaj. Wszyscy ją używają. Drzemy mają bardzo dobre. Nie taka zwykła marmolada, zagęszczona woda, tylko prawdziwy dżem. Mieliśmy do wyboru dwa rodzaje pokoju. Wybraliśmy taki, że dopłaciliśmy po 7 zł na osobę ze śniadaniem. I warto, Marika? Warto, jak ja na przykład mam teraz przerwę. Tak. 40 minut i nie mam gdzie tam wyjść i szukać i chodzić, nie wiadomo. To schodzę sobie, herbatka, kawka, wszystko jest. Dostaliśmy jeszcze takie sałatki warzywne. Oni owocne. Tak, owocne. Owocne właśnie z... Jak to się nazywa? Chrupkami? Chrupki takie. Kukurydziane. Kukurydziane, coś takiego. Mhm. Do tego kawa, herbata. Zjemy i wracamy do pracy. Jest teraz 13 stopni. Ma dojść do 17, ale jest przyjemne słońce. Oj, fajnie. Tak, tego nam potrzeba po tych ostatnich dniach. Ja się położyła gdzieś teraz na leżaku tutaj. No, ja na krześle nawet. A ja jeszcze cały czerwony po tej wyprawie. No, skóra już ci schodzi. No właśnie, nie smarowałem się za wiele. Ja w 3 godziny po śniadaniu zmontowałem film 24-minutowy. Marika teraz zaczyna kolejne zajęcia. Ja mam tutaj pod moim poncho plecak zapakowany, cały w prania brudnego. Tutaj mam też buty, bo musimy to sobie wszystko wyprać. I ja na krótkie spodenki chodzę. I nawet założyłem brudne skarpety, bo nie mam już nic czystego, więc to jest dzisiaj najważniejsze, żeby to załatwić. Długo nie musiałem szukać. 2 minuty od mojego pokoju. Idę zapytać, jaka jest cena. W Cusco chcieli 3 zł za kilogram. W tym miejscu jest szyld. Tutaj takie drzwi, nie wiem, czy to się wchodzi, puka, czy ktoś tam w ogóle jest. Ruch mały na tej wiosce, to może tu nikogo nie ma. Zaraz zobaczymy, czy ktoś mnie tu nie pogoni. Zastawione drzwi. Niestety nikt tam nie otworzył tamtych drzwi. Idę dalej, mam jakieś 4 minuty dalej, następną. Znalazłem na Google Map. Taki jest widok za mną, jak idę tymi uliczkami. A przede mną coś takiego. Fajnie położona jest ta mieścina, dookoła góry, patrzcie. To już drugi taki strumyk, który widzę w tej miejscowości. Dość wartki, szybko ta woda płynie przez całą wioskę. Pewnie gdzieś tam z gór spływa. No i coś takiego zrobili, żeby im tutaj
nie płynęła ta woda po ulicach, tylko to jest kontrolowane. Tutaj jest kolejna pralnia i jak tutaj nie będą chcieli moich ciuchów, to tam jest jeszcze jedna. Jest trochę drożej, pani chce 5 zł za kilogram, to teraz idę zapytać do tej obok. Za pranie wyjdzie 28 zł, 29 zł powiedzmy będzie. Jest tutaj, zobaczcie, 5,6 kg i za każdą parę butów pani bierze 7 zł, 7 soli. Jest pięknie, wszystko będzie kosztowało 42 zł, to nie jest najtaniej, ale te buty trochę podbiły cenę. 5 zł też jest drożej niż w Cusco, o 2 zł na kilogramie. Pranie będzie gotowe dzisiaj, teraz jest godzina 12, więc 5 godzin im zajmie, żeby wyprać i wysuszyć. Ale tu mi kolega coś zaproponował, że mogę się coś napić, coś fajnego. Aha, tam jest ta plastikowa torba. Nie wiem, co te plastikowe torby znaczą. Może coś znaczą, bo zobaczcie, zaraz wam pokażę. Tam na środku jest wystawiona jedna torba plastikowa, a tutaj druga. To może, aha, bo to jest świeży napój taki, kolega mi powiedział, więc może dlatego to jest, że mają go dostępny. Jestem w takim lokalnym, powiedzmy, barze i pani ma ciczę świeżą, zobaczcie, to jest inkaski napój. Nie wiem, co to jest. Teraz powącham. Trochę pachnie jak drożdże. O, patrzcie, cały czas pracuje. Więc tak mi się wydaje, że ta reklamówka dlatego, o, samo zdrowie. Coś jak u nas się kefiry pije, to oni piją właśnie taką ciczę. Taka szklana kosztuje złotówkę, jednego sola. Tutaj już siedzi jeden kolega. Zdrówko. Salut. No to spróbujemy, co nam pani tutaj zgotowała. Alkoholu w tym nie czuć, jest lekko gazowane. Może taki alkohol ze 2%, bo to jest jedno dwudniowe. Zaraz dopytam z moim hiszpańskim. Cuánto días? Proceso tres días. Widzicie? Jest to takie świeże, więc alkoholu też tutaj dużo nie ma. Dobry był ten napój i chętnie napiję się go jeszcze raz. Ponoć jest zdrowy na jelita i na żołądek. Jakoś nie kojarzę, żeby w Polsce były takie napoje. Może kiedyś? Może za młody jestem, żeby coś takiego pamiętać? Tak próbuję sobie przypomnieć, no ale to na pewno nie jest jakieś wino czy coś takiego. No nie wiem, może starsi telewidzowie wiedzą, czy w Polsce też coś takiego robiono. To akurat robione jest z kiełków kukurydzy. Ale jest dobry smak, jest lekko słodki, lekko gazowany, czyli już jest ta fermentacja, ale nie czuć jakoś alkoholu. W tym mieście też są inkaskie ruiny. Widzicie tam z przodu? No tego się nie spodziewałem, ale to już nie na dzisiaj. Dzisiaj jeszcze moje nogi odpoczną, popracujemy, posklejamy filmy, Marika ma jeszcze jakieś zajęcia i może jutro się wybierzemy. Podszedłem trochę bliżej pod te ruiny, ale dalej się nie wybieram, czekam na Marikę, bo Marika wyszła z pokoju, idziemy zjeść jakiś obiad. Fajna rzeczka płynie przez tą wioskę. Ładnie to zrobione, wszystko w takich kamieniach. Tak jak wcześniej wam pokazywałem te strumyczki, co płyną w koło wioski, to też tak w takich kamyczkach. Takie menu jest, a menu i 8 soli to oznacza, że jest zupa i drugie danie. I to wygląda, że jest tutaj. Idę zapytać, czy to jeszcze prawda, czy to aktualne. Za 8 soli to dobra cena. No i jest. Tak wygląda restauracja. Ja już zamówiłem, za 8 zł będę miał zupę i drugie danie. Panie tam szykują, powiedziały, że będzie wołowina. Mam już swoją zupę, tak wygląda, jest makaron, jest kawałek wołowiny i ziemniak na środku. A tak wygląda moje drugie danie, ryż z makaronem, do tego jest sorówka i taki kawał steka. Tych 8 zł miałem jeszcze szklankę napoju i deser, taka galaretka. Po obiedzie z Mariczką szukamy miejsca, gdzie możemy się napić kawy. I jakie przyjemne restauracyjki tutaj są z takimi balkonikami. I tu jest taki wolny balkon. Marika poszła zobaczyć, jakie są ceny za kawę. No i dookoła na tym ryneczku można spotkać właśnie albo restaurację, albo kawiarnię z takimi balkonami. Mariczka zdecydowała, szefowa mówi, że tutaj będziemy pić kawę. Jest balkon wolny. Zaraz zobaczymy, jaki tutaj widok. Jak? Najlepszy. Najlepszy. Ładnie widać rynek, ładnie widać góry. Tam widać to właśnie miasto Inków. No i dookoła góry. My tutaj popijamy kawkę na balkonie, a pan ciągnie krowę na market pewnie. Gdzie to byk? Byk! Wiszą mu jajca. Musimy znaleźć, gdzie jest market w tej miejscowości, bo wiadomo, że na lokalnym markecie będzie taniej. Marika została na mieście, a ja wracam do pokoju sklejać kolejny film. Chciałem powiedzieć, że jak krowy w Indiach zaglądają do restauracji, a ten po prostu jest przywiązany. Zaraz mu te drzwi rozwali tymi rogami. Co tam, byczku? Spokojnie. Nawet się nie może ruszyć, bo ma tak krótki ten sznurek. Kup
kupuję właśnie w sklepie jakiś specyfik na grypę. 28% ma, jest z trzciny i z miodu. Taki likier. Pan wytłumaczył mi, że to na właśnie na grypę, na przeziębienia i że to się pije troszeczkę tylko. Zaniosę Marcinowi, zobaczymy jak mu posmakuje. Jestem już pod pokojem, zobaczymy co Marcin robi. Przyniosłam mu coś. Marcina nie ma. Jest, Marciuś, jest. Jest? Jajku, jaki tu burdelos. Mam coś dla ciebie. Uno litro. No, no uno litro. Pero este. Na twoje zakwasy. Pan powiedział, że dobre na chorobę, na grypę, więc pomyślałam, że jak cię mięśnie bolą, to też pomoże. Co to jest, moja droga? No, spróbujesz, to będziesz wiedział. Pieni się, nie jest gazowane. Próbuj. Nie. Miałam spróbować po drodze, ale zakręciłam się i nie próbowałam. Na jakiegoś miksa by trzeba było zrobić. Tak? Aż tak? Nie, ale jest takie miętówka trochę. Miętówka i taki posmak alkoholu. Pan mówi, na grypę. To na twoje schorowane mięśnie, zakwasy. No dobra, biorę. 28%. Likier? No właśnie. Likier z... Ja bym go z czymś zmieszał bardziej. Cinne, tak? Co albo, czymś albo czymś zagryzał. Spróbuję. Ja bym kupiła do tego ginger, może będzie dobry. O, ten ginger, oni by to ale mają czy coś. Ginger albo nawet trochę z wodą gazowaną, albo lodem. Jak miętowa, wrzątkowa miętowa. Miętówka. Dobre. Słodkie, czuć miód. No dzięki, wylecisz mnie jutro, jutra. Będziesz mógł wyjść na tą górę. O, idę. Nawet się już tutaj, stałem sobie przy łóżku. Bo to jest moje biuro pracy dzisiaj, spajam filmy. Właśnie kończę drugi odcinek. Burdello ładne tutaj nam się zrobiło. Dzisiaj mam dobre tempo, skleiłem już drugi film, zaraz będę go zapisywał, ale najpierw idę jeszcze odebrać pranie. Dziadzia się relaksuje na ogródku, a my chcemy zarezerwować pokój na jeszcze jedną nockę. Jesteśmy już w miejscu, gdzie zostawiłem brudne pranie. Przyszliśmy odebrać czyste. Jest gotowe. Płacimy 42 sole za ciuchy, a buty odbierzemy jutro. Teraz łazimy w traperach, choć nie musimy. Ale fajnie, wygodnie też po tych kamieniach, bo nogi jednak odczuwają jeszcze to zmęczenie po tym trekkingu. No i a moje właśnie się rozchodziły po tych 4 dniach, jeszcze wczoraj, także mięciutkie już są dobre. U mnie też nie jest najgorzej. Zresztą od początku nie było, trochę ubierały. Powoli robi nam się zachód słońca. Mamy pięknie osiedlone góry, to miasteczko jest magiczne. Bardziej mi się podoba niż Cusco. Jest tu może nie tyle do zrobienia, ale wszędzie jakieś knajpy, knajpeczki. O, tu kaktusy, jakieś drzewka owocowe. Jest klimat, jest naprawdę fajnie. Z każdej strony widok na góry. Tutaj, tutaj, z tej strony. Wow, i z tej strony. Weszliśmy do lokalnej knajpeczki. Marcin tańczy z babcią. Ale fajnie. Teraz Mari tańczy salsę. Marika pije cicze, a ja biorę sobie pilznera. Ja już cicze dzisiaj wypiłem z serwesa. Chicha de maíz. Salud! Marcin pokazał pani, ona mówi linda, linda, no piękna. Salud! Salud! Pani mówi w języku Quechua. Po hiszpańsku ja nic nie rozumiem, po hiszpańsku, ale w Quechua jeszcze tym bardziej. Salud! Salud, papa! Salud! Pani dobra, na hejno!
Mucerico. O, jeszcze na pożegnanie, na odejście tańce. O, świetna babeczka. Grazie. Grazie, señorita. Ciao. 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 Myśleliśmy, że się zgubiliśmy. Tutaj są tylko trzy ulice na krzyż, ale jednak się nie zgubiliśmy. Przeszliśmy trzy razy dookoła, bo szukaliśmy takiej pizzerii. Marika wczoraj znalazła, gdzie mieli dość tanie wino, dość tanie piwo i dość tanią pizzę. Ale wczoraj nas pan zapraszał na jutro, ale jednak okazało się, że zamknięte. O, quechua. Dziewczynki co, co tańczyć? Może mam za kancjon chyba, że zaśpiewać. A, zaśpiewać. Dziewczynki chciały zatańczyć, to nie chcieliśmy. Później chciały, żeby zaśpiewać w quechua. Też nie chcieliśmy. Później wyciągnęły jeszcze swoje. No nie wiadomo, jakieś takie rzeczy, które tak sprzedają, chodzą po ulicy, sprzedają. To są takie triki na turystów, wiecie. Dajecie tam 10-20 zł, bla bla bla, minuta. Zdjęcia, filmy, czy zdjęcia, co? Zdjęcia, tak. Cały Instagram jest tutaj z tej miejscowości właśnie, z tymi dziewczynkami. Trafiliśmy na jakiś markecik, pani sprzedaje takie pączki, one są przepyszne. Do nas. Quanto cuesta? 4 por 3 soles. 4 por 3 soles. O, to jeszcze taniej niż w Cusco. 3 soles. 3 złote za 4 obarzanki takie. W Cusco było 4 złote. No dobra. Ale my nie teraz tego. Nie deser, my szukamy coś do jedzenia. Trochę się ludzi zamyka, trochę się otwiera. Zaraz coś poszukamy. Co my tutaj mamy? Grilla. Alpaka? No. Pollo carne. Pollo carne, okej. A tutaj co mamy? Pollo, samego kurczaka. I tutaj też jest grill. Jestem w lokalnej restauracji. Idę zapytać, za ile jest takie menu, czyli zupa i drugie danie. Mają zupę i drugie danie za 8 zł. Idę Marikę znaleźć, zapytam się jej, czy jej będzie pasowało. Przyjechała śmieciara na ten market, na którym jesteśmy i teraz wszyscy śpieszą się, żeby powrzucać swoje śmieci. Patrzcie, cyk, 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 z każdej restauracji, z każdego biznesu. No i pięknie, tak powinno być. Pani na targu sprzedaje coś takiego jak nasze brzoskwinie. Wzięłam od niej trochę brzoskwin i coś takiego jak wiśnie. Przypomniało mi się, jak to się nazywa. To są śliwki. Seniorita nakupowała owoców. Śliwki za 3 za 1 sol i inne, nie wiem co to było. Seniorita, znalazłem kolację za 8 soles. Za 8 soles, no to idziemy na sopa kolację. Sopa en segundo. A segundo to jakie? Milanesa. Milanesa, no to Milanesa. Na Milanesa mogę iść. Idziemy. Tutaj jest wejście do restauracji na pierwsze piętro. No i jak chcecie sobie umyć ręce, no to jest tutaj w taki sposób to rozwiązane. Mydło. Oczywiście jest zlew. Woda, kubeczek w środku. Można kubeczkiem, można tym kranikiem. A tam jest Marika właśnie, o, poszła do toalety. Też taka bardzo lokalna. Ale tutaj przy okazji mają taki magazynek. I zobaczcie, co w magazynku. Najważniejsza sprawa. Ziemniaki i cebula. Workami to robią. Senior, una cerveza, por favor. Una litro. Litro. Pilsen. Złożyliśmy już zamówienie, bierzemy dwie zupy. Marika bierze ryż z ziemniakami i kurczakiem. I warzywa jakieś. Tak, a ja biorę wołowinę, ryż i taką sałatkę z buraczków, coś takiego. Zobaczymy. Pierwszy raz tutaj coś innego. Takiej sałatki jeszcze nie było i zresztą tego drugiego dania też nie. Nowa restauracja i tam muzykę, co słyszycie w tle, no to chodzą tacy muzycy, grają i później zbierają pieniądze w restauracji, jak ktoś chce, to daje. Zupka spróbowana, powiem wam, tak w 80% nasz polski rosół. Taka chłodna, ja lubię takie zupy właśnie, że można ją zjeść szybko. Jest rosół, zupa, makaron, tutaj jest kawałek jakiegoś żeberka jeszcze. Smaczne. Mari jeszcze nie skończyła zupy, a już dostała swoje drugie danie. Tak wygląda. Tak wygląda moje danie. Tutaj mam wołowinę, ziemniaki i tu jakaś taka sałatka z buraków, do tego ryż. Mari, chcesz spróbować? Spróbuję, ale wszystko się uda po swoim daniu. Do tego dostaliśmy jeszcze taką herbatę, sok słodki. Bardzo dobre. Zjedliśmy dobrą kolację, dwie nowości. W sumie zupa też była nowością. I dwa dania główne też nasze nowości, więc na plus. 8 zł za coś takiego. Ja się najadłam tak, że nie mam się wrócić do domu. No właśnie, a nie mamy daleko, mamy 15 minut, trochę rozejdziemy to. 8, no nie, no może nie, 8 mamy z głównego rynku, a do rynku mamy 2 minuty, no 10.
10. Zmęczenie wychodzi. A jak nie, to zostawię ten plecak na rynku, a ciebie wezmę na plecy. Olaj tam tambo. No niech będzie. Kto będzie chciał, to znajdzie. Jesteśmy właśnie w tej miejscowości. I zobaczcie, jest godzina 21, a my tutaj jesteśmy jakby sami. Zero białych. Nie ma, no nie jest aż tak mega turystyczne miejsce jak Cusco. Więc jak ktoś by chciał trochę spokoju, trochę mniej takiego hałasu, jak jest w Cusco, no to polecamy tą miejscowość jak najbardziej. Ojej, moja droga jest zmęczona. Dziewczyny tu się śmieją. Hola! A co panie tutaj mają? Masaż? A. 40. 40 zł za pół godziny masażu. No dobrze, to nie dzisiaj. Idziemy spać. My już wróciliśmy do pokoju. Zobaczcie, taki worek prania odebraliśmy. No nie kosztowało to za tanio, bo wyszło 42 zł z butami. Jutro buty mamy dopiero do odbioru. Mari walczy z workiem. Potrzebujesz pomocy? No. No, dobrze. I tutaj teraz. Nie. Zębami najlepiej. My idziemy spać. Jesteśmy mega zmęczeni. Wstaliśmy dzisiaj, Mari, o której? 6. O, 6. Mari wstała, bo musiała, a ja wstałem, bo chciałem. I cały dzień razem. Ja pracowałam, a Marcin no też pracował. Wstałem i sklejałem filmy, tak. O tej 6 rano, więc podziwiam go, bo ja myślę, żeby się nie wywlokła, gdybym nie musiała. A jeszcze wczoraj mówię, no nie wstaję, będę spał sobie, pomyślałem 2 godziny dłużej. Także sukces, idziemy spać. Dzięki wielkie za oglądanie. Piąteczka, do następnego.